Polska gospodarka, podobnie jak europejska, w ostatnich 4 latach przechodziła silne turbulencje wynikające z pandemii, kryzysu energetycznego, wojny na Ukrainie. Ten i przyszły rok to jest ten okres, kiedy mamy już na horyzoncie powrót do równowagi, na taką ścieżkę stabilnego wzrostu, który był widoczny w Polsce przed wybuchem pandemii. Widać to już po dobrych wynikach rachunku obrotów bieżących. Wyniki polskiego handlu są bardzo mocne, mamy rekordowe nadwyżki. Widać to w tym, że mamy za sobą szczyt inflacji i inflacja powinna wkrótce, w ciągu zapewne 4 najbliższych miesięcy, spaść poniżej 10%, a w przyszłym roku już poniżej 5%. Po okresie płytkiego spowolnienia gospodarczego już od drugiego kwartału tego roku polska gospodarka powinna przyspieszać i to widać właśnie w założeniach też budżetowych, że w przyszłym roku powinniśmy mieć wzrost gospodarczy, ja oceniam, raczej powyżej niż poniżej 3%. Najprawdopodobniej będziemy mieli najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej w tym roku. Więc motorem wzrostu jest eksport, inwestycje, co też jest dobre. No i ważne, że też dynamika płac wkrótce powinna przekroczyć dynamikę inflacji, czyli nasze budżety domowe powinny już nie odczuwać tego szoku cenowego, który miał miejsce. No i więc ten scenariusz, który realizowaliśmy w ostatnich miesiącach, tak zwanego miękkiego lądowania, wydaje się, że ma szansę powodzenia. Widać to też chociażby po kursie złotego. Ja o tym kilkukrotnie mówiłem, że jednym z głównych priorytetów tego miksu polityki gospodarczej było to, aby złoty był taką kotwicą polskiej gospodarki i pomimo sporej zmienności w ubiegłym roku, no już od października złoty zachował się stabilnie, a w tej chwili ta skala wzmocnienia w stosunku do euro i do dolara świadczy o silnych fundamentach naszej gospodarki. Inwestycje już teraz są jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego, bo mamy słabszą konsumpcję, ale silny eksport i inwestycje zagraniczne, inwestycje prywatne, inwestycje publiczne troszeczkę słabsze właśnie poprzez przechodzenie z jednej perspektywy unijnej na nową. Ja uważam, że Krajowy Plan Odbudowy i sprawne rozpoczęcie nowej perspektywy unijnej jest ważne po to, aby utrzymać nie 5-6-cyfrową dynamikę inwestycji, ale wejść w przyszłym roku na powyżej 10% i żeby rzeczywiście te inwestycje stały się takim silnym motorem wzrostu, który będzie też nie powodował presji inflacyjnej, bo inwestycje nie powodują, ten popyt inwestycji niezwykle nie powoduje, nie jest proinflacyjny, a jednocześnie my potrzebujemy inwestycji, żeby cały czas podnosić naszą konkurencyjność, jakość infrastruktury, potrzebujemy olbrzymich inwestycji w transformację energetyczną. Więc mam nadzieję, że kolejna perspektywa unijna i KPO, te środki z KPO do Polski popłyną. Natomiast nie czekając na to, my jako PFR prefinansujemy w tej chwili te inwestycje. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program inwestycji strategicznych, więc ze środków krajowych dość duże nakłady są już ponoszone po to, żeby inwestycje publiczne po prostu były realizowane i te projekty już trafiały na ścieżkę realizacji. No widać, że to oczekiwania obniżek stóp procentowych powoli się pojawiają. Oczywiście zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Europie, jak i w Polsce trzeba do tego podchodzić ostrożnie, bo obecne prognozy mówią o tym, że inflacja do pewnego poziomu może dość szybko wyhamować, ale nie tak łatwo będzie obniżyć ją do celu inflacyjnego. Więc wszystkie banki centralne cały czas muszą pokazywać determinację w tym, aby inflacja zeszła do celu inflacyjnego. W Polsce będzie to wyjątkowo trudne, ponieważ mamy bardzo niskie bezrobocie, wysoką dynamikę płac.
I to rynek pracy, no paradoksalnie powinniśmy się z tego cieszyć, ale on może być tym czynnikiem, który będzie podtrzymywał trochę dłużej w Polsce presję inflacyjną. Uważam, że są przesłanki do tego, aby myśleć w perspektywie kolejnych 12 miesięcy o obniżkach stóp procentowych. Nie chciałbym spekulować o ile, ale jest to jak najbardziej na horyzoncie, no biorąc pod uwagę rzeczywiście, jeżeli na przykład listopadowe projekcje Narodowego Banku Polskiego dotyczące inflacji wskazywałyby, że w perspektywie kolejnych 24 miesiącach mamy realną perspektywę zejścia do celu inflacyjnego.